naprawdę nie do końca wiem, ile samolotów było planowanych jakby na początku wizyty, bo tego nie obejmują dokumenty. Wyjazd 7 kwietnia i wyjazd 10 kwietnia był tak naprawdę jednym zadaniem operacyjnym i rozkazy, bo no, były to samoloty wojskowe i tam decyzje zapadały no, poprzez rozkazy do dowódców. Rozkazy obejmowały oba loty, zapewnienie transportu w obu tych lotach. W pierwszej wersji do Smoleńska miały się udać, już mówię o samym 10, dwa samoloty, które pierwszym z nich miała być Kasa i ta miała wylecieć około 4 rano, to znaczy zbiórka na lotnisku miała być około 4 rano i mieli nią lecieć polscy generałowie, mieli tym samolotem podróżować polscy generałowie. Natomiast drugi samolot z prezydentem na pokładzie Tupolew miał odlecieć nieco później i na pokładzie tego samolotu oprócz delegacji prezydenckiej mieli też być dziennikarze. To jest w ogóle norma pewna, bo dziennikarze na pokładzie samolotu już pracują. Oni przeprowadzają wywiady, rozmawiają z ludźmi, no też zapisują to, co się dzieje. To jest już przecież początek tych obchodów. I no, zwykle jest tak, że dziennikarze towarzyszą delegacji. Jedyną osobą z kręgów wojskowych, która otrzymała zaproszenie na pokład Tupolewa, był generał Błasik. Ale generał Błasik uznał, że będzie mu bardzo niezręcznie, jeżeli wszyscy jego koledzy wojskowi polecą osobnym samolotem wcześniej, a on jeden będzie leciał z prezydentem i powiedział, że woli polecieć ze swoimi, z żołnierzami, ze swoimi kolegami. I w związku z tym był przypisany do tego samolotu wcześniejszego. Po południu, jeszcze może wyjaśnię, że również mój mąż był, ponieważ w samolocie prezydenckim bardzo brakowało miejsc, nie mogli się tam wszyscy pomieścić, to również mój mąż zadeklarował, że nie jest dla niego żadnym problemem polecieć tym wcześniejszym. I po południu w piątek, 9 kwietnia, ta decyzja została zmieniona. To znaczy, Ewa Błasik mówi, że po południu, około 5, przyszedł faks, w którym zawiadomiono Andrzeja Błasika, generała Andrzeja Błasika, że dokonano zmiany przyporządkowania ludzi samolotom. To znaczy, że przesadzono generałów do samolotu prezydenckiego, a dziennikarzy postanowiono wysłać wcześniej kasą. I ponieważ dziennikarzy było więcej niż generałów, no to jak oni zwolnili te miejsca w Tupolewie, no to zrobiło się tam luźniej. I wtedy też, jak rozumiem, taką decyzję zakomunikowaną mojemu mężowi, ponieważ ja się dowiedziałam o niej w piątek wieczorem. Myśmy wtedy mieli gości, zresztą no, naszych sąsiadów i wspaniałych przyjaciół Małgosię i Janka Żarynów. Pewnie nie jest obce Państwu nazwisko profesora Żaryna. I ponieważ mimo, że mieszkamy to tuż obok siebie, to obowiązki zawodowe na naszych mężów najczęściej powodowały, że strasznie trudno było się umówić na jakieś spotkanie, bo albo ktoś wyjeżdżał, albo miał do późna wykłady. I jak nam się udało zaaranżować ten piątek, to pomimo, że Tomek miał następnego dnia właśnie bladym świtem wylatywać do Katynia, to już uznaliśmy, że się spotkajmy.
i najwyżej nie będziemy siedzieć długo w noc, tylko no spotkamy się na kolację, a potem jeszcze dość wcześnie rozstaniemy. I pamiętam, że w którymś momencie właśnie nasi goście powiedzieli, że no ja tam proponowałam kolejną kawę czy herbatę i oni powiedzieli, ale my już nie będziemy przedłużać, bo przecież Tomek tak bardzo wcześnie leci. I Tomek mówi, a nie, na szczęście lecę tym późniejszym samolotem, nie muszę się stawiać o 4 rano na lotnisku, zbiórka tam jest, nie wiem, o 7 czy o którejś. I to był moment, w którym ja się dowiedziałam, że Tomek nie leci nad ranem, tylko leci nieco później. Sam, jak rozumiem, o tym wiedział też dopiero od tam paru godzin. Rano, to już wiem z dokumentów, rano w sobotę, 10 kwietnia, ci dziennikarze się rzeczywiście na ten samolot stawili i wtedy się okazało, że kasa nie odpaliła silników. Nie udało się tego samolotu uruchomić. I w związku z tym całą tę grupę przesadzono do Jaka. Wybrano no, zastępczy samolot, to był właśnie JAK-40, który ostatecznie w Smoleńsku się znalazł i poleciał do Smoleńska JAK-40, a za nim ruszył w rejs, swój ostatni rejs Tupolew. I to tyle, jeśli chodzi o tę zamianę samolotów. Zamiany były dwie. Najpierw składu ludzi, którzy lecą na jednym bądź drugim, a potem zmieniono sam samolot. To, co teraz powiem, to już są domniemania i to nawet nie moje, tylko osób no, jakoś tam związanych z kręgu, wywodzących się z kręgów wojskowych. Otóż słyszałam taką opinię, ale zupełnie nie biorę odpowiedzialności, na ile ona jest wiarygodna, czy ma cokolwiek wspólnego z prawdą, że gdyby nie doszło do tej zamiany między dziennikarzami a generałami, to nie spadłby Tupolew, tylko kasa. I że ponieważ na pokładzie kasy już nie miało być generałów, to w ogóle nie było sensu, żeby ona startowała i dlatego wystartował Jak. Kasa nigdy nie została sprawdzona pod żadnym względem. W ogóle nie objęło ją śledztwo. Poza tym, że jest taki zapis w zeznaniach wojskowych, nikt się nie zainteresował, dlaczego nie poleciała i, no i jest no, być może czyjaś szalona fantazja, a może nie. I jest takie, żołnierze wysnuli takie przypuszczenie, że została na wojskowym okęciu, bo trzeba ją było rozbroić, bo już nie trzeba było nic, znaczy już się nie mogła przydać, bo nie było tam tych, o których chodziło. Ale absolutnie żadnej odpowiedzialności nie biorę za te domniemania. Powtarzam cudze zdanie. Ale kto tą decyzję podjął w zamianie? To jest jedna z największych zagadek tego śledztwa. Nie wiemy. I nikt się nie ma winnego, tak. Nie, znaczy wiadomo, kto podpisał konkretny rozkaz, ale to nie była osoba, która podejmowała tę decyzję, tylko która miała ją rozesłać. Są różne domniemania, nie wiadomo, kto zdecydował o zamianie generałów z dziennikarzami. Bo już zamiana kasy na Jaka, no to była sprawa techniczna, tak? Skoro samolot nie może odlecieć, no to trzeba znaleźć taki, który poleci. Nie wiem, nie umiem panu odpowiedzieć, ale jeśli ktoś znajdzie odpowiedź na to pytanie, to ja bardzo chcę ją poznać.